Realizacji 36 punktu obrad, dowolnych wniosków i informacji. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w punkcie wolne wnioski i informacje? Do dyskusji zgłosił się Pan Radny Krzysztof Jan Stawnicki. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Na sam koniec taki dosyć przykry temat, szczególnie dla mieszkańców Białegostoku. Jak wiecie Państwo, rozpoczynają się dni patronalne miasta Białegostoku. Są przewidziane uroczystości, między innymi na 28 września tego roku. A w tym samym czasie pan prezydent zgodził się na marsz LGBT. No równości. Tak się nazywa ten marsz? Proszę pani, ja pani przeczytam, jak się nazywa. Zrzeszenie się lokalnej społeczności osób spod akronimu LGBT+, manifestowanie walki o prawa osób nieheteronormatywnych. Tak dokładnie jest zgłoszona impreza masowa. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, łączenie dni patronalnych z marszem LGBT. I mam prośbę do pana prezydenta, którego zastępców nie widzę tutaj, nikogo na sali, a jest pan zastępca. Mam prośbę do pana zastępcy, nomen omen, który jest też przedstawicielem środowiska prawosławnego, żeby zablokować ten marsz. No nie może być tak, że 28 obchodzimy święto naszego patrona, błogosławionego Michała Sopoczki, mamy dni patronalne naszego miasta, naszego patrona i w tym samym czasie będzie środowisko LGBT+, chodziło roznegliżowane z różnymi dziwnymi transparentami. No nie przystoi. Panie prezydencie, bardzo pana proszę, żeby się zająć tym tematem. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji, zatem zamykam punkt 36 porządku obrad.